Ach, to osu, nudna gierka. Ile można w to grać? Zagrałbym sobie w coś nowego. Takiego niepowtarzalnego. Newsdash. Ale zaraz, zaraz. Co to jest? Zacznijmy od początku. Jakiś czas temu dostałem dostęp do bety tej cudownej, rytmicznej gry. Zapomnijmy jednak o fakcie, że premiera miała miejsce 1 sierpnia, a ja się ubijałem przez tyle czasu. No co ja mam powiedzieć? Ale wracając, mamy tutaj grę, którą śmiałbym się powiedzieć, że jest odwrotnością Osumani. Tam klikamy klawisze, tutaj je omijamy i przy okazji zbieramy złote lub niebieskie kulki, co również jest ciekawym mechanizmem. Oprócz tego gramy ją korzystając z WASD oraz strzałek, przy pomocy których sterujemy tymi okrągłymi smoczymi kulami. Warto też wspomnieć o tym, że mamy tutaj różne postacie odblokowywane razem z innymi poziomami, co w podobnym stylu mamy również w Newsdash. A dlaczego ciągle porównuję te dwie gry? Są podobne stylistycznie, powiedziałbym nawet, że główną różnicą między nimi jest to, że różnią się gameplayem, reszta naprawdę jest identyczna. No dobra, jak wypada sama rozgrywka? Jakie są wrażenia? Gra moim zdaniem jest całkiem przyjemna. Przyglądając się samej mechanice i jak to wszystko wygląda, mam wrażenie, że jest to całkiem dobry zlepek kilku różnych gier rytmicznych. Ma to całkiem ciekawy potencjał na dalszy rozwój, a szczególnie jeśli sami gracze otrzymają dostęp do tworzenia map. Tak samo jak mamy to w OSU, czego niestety nie ma w samym Newsdash, a wydaje mi się, że nawet jeśli gierka będzie miała wsparcie od samych twórców i dalej będzie rozbudowywana, to może być naprawdę całkiem dobra. A co wy myślicie o tej grze? Czy jest ciekawa, czy może dostajecie oczopląsu od samego gameplayu? Dajcie znać w komentarzach, na ten moment życzę wam miłego dnia, wieczoru, w nocy, w zależności kiedy to oglądacie i hej, hej, hej!